Witam Was już w szóstym odcinku z serii R dla Początkujących. W poprzednim odcinku zaczęliśmy naszą przygodę ze statystyką przez pryzmat testu testu studenta. Dzisiaj idziemy o krok dalej, będziemy porównywać więcej średnich ze sobą, dlatego wskakujemy w analizę wariancji. Jak w poprzednim odcinku krytykowałem te wartości i zachęcałem Was do rozumienia testów T przez pryzmat przedziałów ufności, to taką sam, takie samo przesłanie mam w, i w tym odcinku. No ale to działa. Zaczynamy. Zestaw danych, z jakiego będziemy korzystać, to jest dokładnie ten sam zestaw, który był używany przeze mnie w poprzednim odcinku do testów T studenta. Więc na szybko zobaczmy, co w tych danych siedzi. Raz jeszcze. Uruchamiam wykres pudełkowy, zliczam średnie w grupach, no i szybko tutaj się okazuje, że mamy. Trzy grupy: grupę kontrolną, dwie próby badawcze. Grupa kontrolna to Control, grupy badawcze to Treatment One, Treatment Two. Umówiliśmy się, to są fikcyjne dane w zeszłym odcinku, że to będzie pieprzyca siewna, czyli to, co pospolicie nazywamy żuchą, co kupujemy w sklepie, wysiewamy na jakieś tam ligniny, bipule. No i teraz tej rzeżuchy mamy tyle, że obdzielamy ją. Tą rzeżuchą 30 pojemników: 10 w próbie kontrolnej, 10 w próbie badawczej pierwszej, 10 w próbie badawczej drugiej. No i w ten sposób mamy podział na grupy. No i teraz w grupie kontrolnej po prostu podlewamy tę bibułę, tę ligninę wodą. W grupie badawczej pierwszej podlewamy rośliny roztworem soli kuchennej, w grupie badawczej drugiej te rośliny podsypujemy, czy tam roztworem mocznika podlewamy, czyli dajemy im troszkę azotu. No więc spodziewamy się, tak jako bielodzy, byśmy się mogli spodziewać, jakie hipotezy moglibyśmy postawić, że podlewanie solą to będzie stres osmotyczny, a no więc one będą rosły gorzej, a nawożenie roślin, dostarczenie im dodatkowego jakiegoś tam, znaczy jedynego w tym przypadku chyba na lignię źródła azotu, no to spowoduje, że one będą rosły jednak lepiej. No to są takie nasze hipotezy biologiczne. Od razu tutaj możemy sobie pomyśleć, czy możemy się spodziewać, że podlewanie solą, że tutaj nawożenie azotem w tym przypadku musikiem nie będzie miało żadnego wpływu na rośliny no chyba nie, no to są jednak takie rzeczy, które wiemy z fizjologii, że powinny na te rośliny działać albo negatywnie, albo pozytywnie w odpowiednich oczywiście dawkach, bo, bo jak damy mało soli, no to ten efekt będzie niewielki, jak damy za dużo mocznika to one zamiast rosnąć lepiej, no też będą miały jakiś tam pewnie stres, no ale, ale efekt tych w tych grupach powinien jakiś być, no więc tutaj myślenie o tym, że, że to w ogóle nie będzie działało, to jest jakaś, jakaś abstrakcja, ale do tego rozumowania jeszcze Wrócimy. W jaki sposób wykonać analizę wariancji? Bardzo prosto. Mamy do tego funkcję AOV, jak Analysis of Variance. No i tutaj wpisujemy formułę dotyczącą dwóch zmiennych, jak pamiętamy z poprzedniego odcinka. Pierwsza zmienna to jest waga, ciężar czy, czy masa, sucha masa roślin. Weight. I musimy to zbadać w podziale na te trzy grupy, które mamy wave, tilda, e, group. I musimy podać ramkę danych. Data równa się plant growth. R mi już podpowiada, bardzo się z tego powodu cieszę. Nie popełnię żadnej literówki. No i Enter. Co z tego wyszło? Czy to jest tabela analizy wariancji? Ja no tylko częściowo. Na początek mamy y, odwołanie. Czyli w jaki sposób myśmy to wywołali? To jest taka po prostu notatka, a no co ja liczyłem wczoraj, a no coś takiego. No ale. To, co nazywamy analizą wariancji czyli liczenie pewnych sum kwadratów odchyleń, no to znajduje się poniżej, ale to nie jest dokończone. To znaczy, co? Mamy tutaj policzone sumy kwadratów, sum of squares, w domyśle to są sumy kwadratów odchyleń, ale sumy kwadratów odchyleń od czego? No, łatwiej zacząć od tej drugiej kolumny, residuals, czyli po angielsku są to reszty po tłumaczeniu na, na polski. I ta suma kwadratów odchyleń, wyliczona tutaj, dotyczy odchyleń. Poszczególnych obserwacji od średnich grupowych. Czyli każdą z obserwacji odchylamy, badamy różnicę, ta obserwacja minus wartość średnia w grupie i podnosimy to do kwadratu. No i wtedy mamy kwadrat odchylenia, sumujemy to wszystko, no i mamy sumę kwadratów odchyleń. A ta suma kwadratów, ona tyczy się do zmienności nie w obrębie danej grupy, tylko pomiędzy grupami. To są sumy kwadratów, kiedy odchylamy. Średnie grupowe od średniej całkowitej, tak jakbyśmy wyliczyli tą średnią bez podziału na grupy. No i w związku z tym, jeżeli grupy mamy 3, no to związane są z tym 3 stopnie swobody, no bo to jest 3 grupy minus 1, no i 27 stopni swobody związanej z tą sumą kwadratów odchyleń w myśląc o tej zmienności wewnątrz grup, no bo każda grupa ma 10 10 minus 1 to 9, 3 razy 9, no to zostaje nam wychodzi nam z tego 27 no ale co byśmy zrobili w analizie wariancji? no byśmy jedno przez drugie podzielili dostali średni kwadrat no a to jeszcze nie zostało tutaj policzone no żeby to zostało policzone to trzeba byłoby to jakoś podsumować, jest do tego funkcja w R jak summary, no i teraz Najwygodniej jest po prostu wysłać wynik tej funkcji AOV do jakiejś tutaj jakiegoś obiektu, ja go po prostu nazwę model, jak model zależności. R mi tutaj podpowiada jakieś różne śmieszne rzeczy, ale ja może nie skorzystam. Po prostu chcę mój model. Enter. No i w ten sposób mogę zadziałać teraz samary. Na tym modelu, czyli to, co zostało wcześniej wydrukowane na ekran, to jest jakaś tam reprezentacja obiektu. Ja go teraz zapisałem do pamięci. No i teraz na nim działam dalej funkcją summary. I co powstaje? Powstaje klasyczna tabela analizy wariancji, taka zupełnie podręcznikowa. Ja Wam tutaj na środku ekranu pokazuję jeszcze, jak wygląda ta tabela w przypadku podręcznika, z którego te dane zostały zaczerpnięte. Widzicie, że liczby się ze sobą zgadzają, no ale co te liczby oznaczają? No, początkowo jest to przeniesienie z tej pierwszej takiej mikrotabelki, czyli mamy tutaj wiersz dotyczący zmienności międzygrupowej, mamy dwa stopnie swobody i sumę kwadratów. 3, 7, 6, 6 to jest ta sama wartość czy te same wartości jak tutaj tylko zaokrąglone. Potem mamy wiersz dotyczący zmienności wewnątrzgrupowej, czyli zmienności reszty. W jaki sposób one są te poszczególne obserwacje odchylone od wartości średniej grupowej, mamy 27 stopni swobody, tak jak w tej wyższej tabelce 10.492 dalej tak jak tutaj w jednym i w drugim przypadku to jest policzone z dokładnie tą samą dokładnością ale różnica jest taka że inaczej jest to drukowane na ekran żeby to było takie kompaktowe zwarte ale tam w środku siedzą liczby które są dużo dokładniejsze od tej reprezentacji która została wyświetlona na ekran no i teraz jest to o czym mówiłem czyli mamy dzieloną sumę kwadratów przez liczbę stopni swobody no jeżeli teraz podzielimy sobie sumę kwadratów odchyleń przez liczbę stopni swobody to co otrzymujemy Otrzymujemy oszacowanie, oszacowanie wariancji. No i tutaj jedno oszacowanie wariancji to jest oszacowanie tej międzygrupowej, to jest oszacowanie wariancji wewnątrz grup. No jak nie wierzycie, no to możemy sobie to policzyć ręcznie, możemy przekopiować te liczby. 3, 7, 6, 6, Ctrl C, Ctrl V, podzielić na 2, no to wychodzi bardzo proszę, 1, 8, 8, 3. A 10, 4, 9, 2 podzielone przez. 27, no to wychodzi właśnie 0,388 i tak dalej, no więc to są ta liczba średni kwadrat, to jest suma kwadratów podzielona przez liczbę stopni swobody, no i teraz taki średni kwadrat to jest po prostu miara wariancji i to jest miara zmienności, miara zmienności gdzie? Między grupami i wewnątrz grup, no i teraz jedną zmienność możemy odnieść względem drugiej zmienności, czyli możemy jedno podzielić przez drugie, no i otrzymamy w ten sposób wartość F. Jak nie wierzycie, no to policzę to dla Was Bierzemy tę wartość, dzielimy ją przez tę drugą wartość. Ctrl V. Bardzo proszę i wychodzi 4846. Dokładnie tutaj wyszło tak samo jak i tu. Czyli ta wartość F to jest nic innego jak stosunek wariancji oszacowanej takiej między grupami w stosunku do wariancji wewnątrz grup, no i w tym przypadku ta wariancja między grupami jest większa. Od tej wariancji wewnątrz grup ile razy większa, no prawie pięciokrotnie większa. Gdyby było tak, że średnie w każdej z tych grup są tymi samymi średnimi, gdyby one wszystkie były na jednym poziomie, no to te oszacowania wariancji byłyby do siebie bardzo zbliżone i one by gdzieś tam krążyły, oscylowały z próby na próbę wokół jedności, no i teraz taka duża wartość mówi nam, no nie coś jest na rzeczy, co najmniej jedna średnia różni się od pozostałych no i to ma związek z tą niską wartością, która tutaj jest wyliczona jako prawie, że dwie setne, no w każdym razie mniej niż pięć setnych, stąd mamy ten kod istotności statystycznej i jedną gwiazdeczkę tutaj, no i ktoś powie, eureka, super, fajnie mam istotne statystycznie wyniki więc biorę się do pisania czy pracy na olimpiadę biologiczną, biorę się do pisania licencjatu, pracy magisterskiej, wyniki są istotne statystycznie. To co to znaczy? No i tu się zaczyna problem z interpretacją. No to dobrze, skoro jest P wartość mniejsza od 500, to znaczy, że na poziomie istotności 5 odrzucam hipotezę zerową. No to teraz wróćmy do tego, jak się formułuje hipotezę zerową w analizie wariancji. Ano, w taki sposób, że wszystkie średnie są równe. No i teraz wróćmy do tego, co powiedziałem na samym początku. Czy taka hipoteza ma sens wszystkie średnie są równe? No, chyba nie ma sensu. No bo jeżeli my jedne rośliny podlewamy wodą, drugie solą kuchenną, a trzecie mocznikiem, no to naprawdę trzeba było być. No, powiem naiwnym, żeby uwierzyć w to, że taka hipoteza w ogóle może być prawdziwa. No więc ta p wartość co nam daje? No na razie nic nam nie daje, bo odrzuciliśmy hipotezę, która i tak doskonale wiedzieliśmy, że nie jest hipotezą prawdziwą. No to się zastanówmy raz jeszcze, jaki był problem badawczy. I czy możemy ten problem badawczy jakoś ugryźć za pomocą tej analizy wariancji? Jakoś spojrzeć na to jeszcze inaczej. No problem badawczy był taki, że próba kontrolna, tam gdzie podlewamy rośliny wodą, no to jest próba będąca takim punktem odniesienia. No i teraz my chcemy skontrastować. Zobaczyć, jaka jest różnica między średnimi, między pierwszą próbą badawczą a kontrolą, i między drugą próbą badawczą a kontrolą. No, ta różnica między średnimi będzie pewną miarą efektu. To znaczy, my się spodziewamy, że będzie obniżona wartość średnia w grupie badawczej pierwszej, a podniesiona w grupie badawczej drugiej, no bo tutaj mamy stres, smutne czy tam mamy nawożenie. No i czy da się jakoś z tej analizy wariancji wielkości tych efektów oszacować przedziałowo skonstruować jakieś przedziały ufności no bo my różnice między średnimi no to mamy jak na widelcu policzone tutaj w grupie kontrolnej średnia wynosi tyle w pierwszej badawczej tyle w kolejnej tyle no i te różnice między średnimi. W próbach, no to możemy sobie policzyć, po prostu wziąć kalkulator, być tutaj do, do eri, no i one będą, no ale doskonale sobie zdajemy sprawę, że jakbyśmy powtórzyli ten eksperyment, no to pewnie wyszłoby trochę więcej, pewnie wyszłoby trochę mniej, no z eksperymentu na eksperyment byłaby jakaś zmienność, no bo to jest tylko mała próbka y, tej ogromnej, można powiedzieć statystycznie nieskończonej populacji maleńkich y, tutaj nasionek y, w cudzysłowie tej żuchy, którą wysiewamy, no co by było, gdybyśmy, w nie wiem, wysieli tej żuchy setki tysięcy Tutaj nasion w dziesiątkach czy tysiący pojemników. No i wtedy byśmy zbadali te różnice między nimi. No, jakby wyszedł ten eksperyment? Od przedziału ufności odpowiem nam na to pytanie. No i warto w takim razie użyć funkcji confint. Confid jak confidence interval. Confint na naszym modelu. Confint od model. No i otrzymujemy to, na co tak naprawdę powinniśmy patrzeć od samego początku, czyli mogę Wam powiedzieć tutaj, że ja to jakoś niespecjalnie się przyjmuję tymi tabelami wariancji, to znaczy no czasami warto na nie popatrzeć, ale w takich kategoriach nie tutaj tej p-wartości, bo ona do niczego nas nie prowadzi we wnioskowaniu. Warto popatrzeć, jakie jest oszacowanie wariancji, szczególnie to wewnątrz grup, bo to się nam może za chwilę przydać do czegoś więcej, ale mm, tak naprawdę interpretacja wyników, jeżeli chodzi o tutaj Znaczenie biologiczne, ona się kryje w funkcji confInt, czyli robimy tutaj najpierw funkcję AOV Analysis of variance. Tak naprawdę nie po to, żeby zobaczyć tabelę analizy wariancji, ale żeby dopasować pewien model do danych. Ten model polega na tym, że mamy próbę kontrolną. Ona jest pewnym poziomem odniesienia. Zmierzmy w niej średnią, policzmy dla niej przedział ufności, a następnie skontrastujmy dwie próby badawcze, każdą z nich z osobna z tą grupą kontrolną, policzmy przedziały ufności dla różnicy średnich. No i to jest właśnie to, co zostało policzone tutaj. Intercept, czyli przecięcie, czyli jakiś taki punkt odniesienia, który znajduje się tutaj. To jest nic innego jak przedział ufności dla wartości średniej w próbie kontrolnej. To jest ten pierwszy czynnik który wchodzi do analizy, ta analiza automatycznie, tak jak mamy to posortowane w ramce danych, to bierze po kolei dane wartości czynnika. No i tutaj grupa kontrolna wchodziła do analizy jako pierwsza. No i dla niej jest po prostu policzony przedział ufności dla średniej wartości w tej próbie kontrolnej. No i mamy tutaj od 4,6 g do 5,4 g. No więc to jest dosyć można powiedzieć wąskim, może szeroki przedział, no to się musicie sami zastanowić, tak? Tutaj jak weźmiemy sobie, że to jest 5 mniej więcej, naprawdę tak mniej więcej plus minus pół grama, no to to jest ten przedział ufności, no to jest jakieś 10% tej Wartości średnie, no więc może ta precyzja oszacowania wcale nie jest taka, taka dobra. No, co by trzeba było zrobić, żeby to ona była większa? No po prostu wziąć większe próby, no ale, ale to wtedy ten układ by nam się trochę skomplikował, trochę trudniej by się mówiło. Ale jakbyście otrzymali takie wyniki sami, no to no dobrze, te wstępne wyniki są jakieś tam na przykład zachęcające, no to oszacujmy to wszystko precyzyjnie, zwiększyjmy, zwiększmy wielkość prób. No ale dobra, to jest pierwszy z przedziałów, o którym powiedziałem w tym naszym modelu, w tej parametryzacji. Jak to ja mówię, a kolejne dwa przedziały to są już kontrasty. Kontrasty pomiędzy grupą kontrolną a próbą badawczą pierwszą, no i się dowiadujemy, że wpływ soli, podlewania solą na wzrost, na suchą masę tej rzeżuchy to jest co najmniej minus 1 gram w przybliżeniu, co najwyżej. 2 dziesiąte grama, czyli ten efekt możemy powiedzieć, że no może jest ujemny i to całkiem duży, a może jest tak naprawdę niewiele dodatni. Także my na podstawie takiej 10 elementowej próby to my za wiele na ten temat tak naprawdę nie wiemy. Jak wygląda efekt tutaj nawożenia mocznikiem? No ktoś powie, no może on jest tak naprawdę pomijalny, niewielki od tam minus jednej dziesiątej grama aż do plus 1 grama, czyli może tak naprawdę to podsypywanie mocznikiem dawać dużo, czyli wzrost o 1 gram. Pamiętajmy, że kontrola ta miała średnią 5 gramów przedziałów, nosi tam od 4, jak widzimy, tam 6 do 5,4, no więc taki wzrost o 1 gram. W porównaniu do tych, powiedzmy, średnio rzecz biorąc, 5, no to to jest dużo. To jest jakieś nawet, jak tak szybko liczę, 1 piąta to będzie 20%. Więc ten efekt może jest naprawdę duży, piorunujący, czyli podsumowanie mocznikiem zwiększa nam plano 20%. A może tak naprawdę efekt tego, tego podsumowania mocznikiem jest znikomy, a być może nawet minimalnie ujemny. No, tego nie wiadomo. Znowu, żeby sprawdzić to dokładniej, no to trzeba byłoby wziąć sobie tutaj większe próby powtórzyć takie eksperymenty. No i teraz przychodzi taka mała refleksja. Bo z tych przedziałów ufności wynika co? No to, że nie jesteśmy pewni ani efektu soli, ani nie jesteśmy pewni tego efektu nawożenia, to znaczy jeden i drugi efekt tak naprawdę może być pomijalnie mały, no to, że jest zerowy, to my to możemy odrzucić sobie od razu, ale możemy sobie po, na podstawie tych przedziałów yy, powiedzieć, no nie możemy wykluczyć, że no te, te efekty są małe, pomijalne, nie mają dla nas jakiegoś praktycznego znaczenia, e, wpływ soli na rośliny to się często bada, wiadomo pod kątem wysypywania soli drogowej, wpływ tam nawozu, to, to jest wszystko związane z produkcją roślinną, z uprawami, no ale tutaj może na tą rzeżuchę to wszystko nie działa jakoś tak mocno, silnie. Może się nie ma co przejmować wpływem tych czynników, a może, a może jest się co przejmować, bo może to jest w jednym przypadku minus 1 gram, w drugim aż plus 1 gram. Czyli tak naprawdę nie do końca mamy tutaj jakieś takie klarowne konkluzje. A z drugiej strony zobaczcie, po zobaczeniu tej wartości tutaj krzyknęliśmy sobie Eureka. Wartość mniejsza niż 500, i to jeszcze o ładnych kilkasetnych mniejsza o 3,5. No więc, och, to bierzemy, publikujemy te dane, wyniki istotne statystycznie. No więc, yy, gdzie leży, skąd się bierze ta, ta taka pozorna niezgodność wyników zwracanych przez pryzmat przedziałów ufności, a tę p -wartość. No przecież to jest jedna analiza wariancji. To wszystko się opiera na wyliczeniach tego modelu. tak? Tutaj mam funkcję podsumowanie od model, a tutaj mam funkcję CONFINT ON MODEL, czyli dopasowaliśmy model zależności do danych no i teraz w różny sposób na to patrzymy, no i tutaj mówimy eureka, istotne statystycznie, coś się dzieje, a tutaj ono, zbadaliśmy te kontrasty, na których nam zależności no i, no i tak naprawdę może coś jest, może na rzeczy ma, może tak naprawdę tutaj nie ma nic takiego wielkiego w tych danych. No. Chodzi o to, że tabela analizy wariancji patrzy na wszystkie średnie naraz. Myśmy tutaj zastosowali dwa kontrasty, ale brakuje trzeciego kontrastu pomiędzy jedną próbą badawczą, a drugą próbą badawczą. No i teraz taki kontrast moglibyśmy sobie. E, każdy z każdym wyświetlić tego typu przedziału ufności za pomocą funkcji Tukey HSD. 2K HSD, 2K to jest nazwisko statystyka, HSD to jest Anes Difference, to na polsku się tłumaczy jako rozsądna istota różnica, no i to policzy nam przedziały ufności dla wszystkich trzech kontrastów, czyli tych dwóch pierwszych, które są i w tej tabeli powyżej, czyli mamy różnicę między grupą kontrolną i dwoma badawczymi, to są te dwa kontrasty tutaj, tu jest pierwszy kontrast, tu jest drugi kontrast, no ale zostanie też policzony kontrast trzeci, który, nad którym tak naprawdę się pochylaliśmy, zastanawialiśmy się nad nim w poprzednim odcinku. No i zauważcie, ta niska p tutaj wynika nie z tych dwóch pierwszych kontrastów, ale z tego trzeciego, no bo tutaj w tym trzecim przypadku powiemy, że ten efekt, ta różnica pomiędzy jednym a drugim, jedną a drugą grupą badawczą, no jest stosunkowo duża, ona wynosi od 0,2 do nawet 1,6 grama, no więc jest ta największa różnica i ten przedział ufności jest tutaj oddalony już jakoś tam od zera, czyli mówimy, no co najmniej 0,2 grama różnicy, no ale chwila, chwila, Zauważmy, że ten kontrast to w ogóle nie był przedmiot naszych badań, on w ogóle nie ma nic wspólnego z problemem badawczym. Nas interesował efekt soli, nas interesował efekt nawożenia, bo chcemy wiedzieć, jak ta roślina znosi stres, jak ta roślina odpowiada na nawożenie pod kątem planowania. A w ogóle nas nie interesowało, jaka jest różnica między tą próbą, gdzie tam ta sól jest i tą próbą, gdzie jest nawóz. No bo to, to nie o to chodzi. Nam, nam chodziło o ustalenie wpływu czynników na wzrost tej rośliny. No i teraz widzicie, skąd się wzięła ta p-wartość. Ta p-wartość się wzięła z rzeczy absurdalnej w kontekście problemu badawczego, jaki został postawiony. Ta p-wartość się wzięła z kontrastu, który tak naprawdę nie jest przedmiotem badań. No i ugrzęźliśmy. No i z tego powodu zachęcam Was do intelektualnego odłączenia się od P-wartości, bo one, jak widzicie, prawie zawsze mówią nam co innego niż, niż o czym my myślimy jako bielodzy zauważcie, że już tak trochę filozoficznie, trochę abstrahując od tych wyników, że zaklinanie całej analizy statystycznej w liczbę, która zawiera się od zera do jednego, która jest jakimś tam formą prawdopodobieństwa, to jest zbrodnia na danych, to jest z... zabijanie tych danych. Co lepszego w sobie mają tak filozoficznie przedziały? Przedziały mają jednostkę fizyczną, one są interpretowalne. My tę rzeżuchę Wkładamy na wagę, no po spopieleniu, że mamy tę suchą masę yy, obliczyć. Zważyć ją, zmierzyć w jakiś sposób, no i ten wynik jest w gramach. No i potem przedział ufności też zwraca nam wyniki w gramach. No i gramy są interpretowane biologicznie, a, a co z liczbą w zakresie od 0 do 1 z prawdopodobieństwem. No to już jest trudniej, to już nam niewiele mówi, czyli e, spłaszczanie tych, tego całego zestawu danych do jednej liczby, zaklinanie jej w wartości między zerem a jedynką, no to tak naprawdę jest duża, ale to duża utrata informacji. Także zachęcam Was do tego, żebyście patrzyli na przedziały ufności. Mogliście w tym momencie zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To znaczy kiedy policzyłem przedział ufności metodą QK i policzyłem przedział ufności w analizie wariancji, no to tutaj się okazuje, że mamy powtórzone dwa razy same kontrasty, czyli kontrasty pomiędzy grupą kontrolną a każdym z prób badawczych. No tutaj mam pierwsze dwa z nich, one są tutaj i tutaj jest kontrola versus pierwsza i druga grupa badawcza, no i Kolejne dwa, e, dokładnie te same dwa, może mogę powiedzieć, są tutaj kontrasty, czyli różnice pomiędzy średnimi. No i sobie popatrzycie, no podobne te przedziały ufności, ale trochę inne, a przecież w tej funkcji CONFINT i w tej funkcji 2 HSD mam 95% przedziały ufności, tylko one troszeczkę inaczej są rozumiane. W metodzie 2 mam przedział ufności 90%, ale on się nazywa Family Wise Confidence Level. Chodzi o to, że tutaj przedział ufności, on się tyczy... Całej grupy kontrastów, to znaczy mam 95% ufność, że jak rzuciłem tymi trzema przedziałami wyliczonymi na oś liczbową, to te trzy przedziały objęły mi trzy kontrasty, czyli to jest takie łączne prawdopodobieństwo. Join confidence level, czy join confidence interval. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Tutaj 95% się każdego z tych przedziałów z osobna, czyli mam 95% ufność, że trafiłem tym przedziałem. Mam 95% ufność, że trafiłem tym przedziałem. 95% ufność, że tym przedziałem trafiłem faktycznie w. Tą prawdziwą, rzeczywistą, Wartość kontrastu. No ale jak mam, zauważcie, trzy razy prawdopodobieństwo 95%, no to łączne prawdopodobieństwo, że trafiłem trzy razy, no to on jest tak naprawdę mniejsze, on tam będzie 80 kilka procent. No i stąd, żeby utrzymać to prawdopodobieństwo na stałym poziomie, żeby ono nie spadało tutaj, w metodzie ja te kontrasty są szersze, e, znaczy przedział ufności dla tych samych kontrastów są szersze i tutaj jest cały pies e, pogrzebany. Tyle jeżeli chodzi o interpretację tych danych, jeżeli chodzi o to, jak my to obliczamy. Krótko mówiąc, wyrzucamy na śmietnik tę wartość z tabeli analizy wariancji, bo ona tak naprawdę nic nam nie wnosi, ona pozwala nam formalnie obalić hipotezę, która tak naprawdę była do obalenia siedząc w fotelu tak zwana hipoteza fotelowa. Skupmy się na przedziałach ufności, skupmy się na funkcji confint yy, i bądźmy pościągliwi w wykonywaniu tych testów pod schok, jak na przykład metodą 2 no bo my tam szukaliśmy guza tak naprawdę w tej metodzie 2 to znaczy najpierw policzyliśmy kontrasty, które nas interesowały, które były związane z problemem modawczym, yy, który postawiliśmy, no a teraz sobie szukamy kontrastu każdy z każdym, no żeby coś tam nam wyszło. No to jest phishing, to jest szukanie jakichś tam niskich p-wartości, tylko po to, żeby te wyniki były gdzieś tam publikowalne, żeby dobrze wyglądały w pracy magisterskiej. Licencjackiej albo nie wiem, w pracy na Olimpiadę Biologiczną. Nie o to w tym wszystkim chodzi. Na koniec jeszcze pozostała nam dyskusja na temat założeń analizy wariancji. Analiza wariancji ma te same założenia co test T te studenta w takiej klasycznej postaci czyli w ten test, właśnie studenta, a nie Welsha czyli ona ma założenia odnośnie to pierwsze fundamentalne. Że próby muszą być próbami losowymi i niezależnymi. To już sobie w poprzednim odcinku dokładnie omówiliśmy o co chodzi. A potem są dwa kolejne założenia, które tyczą tego, że rozkład w tych trzech grupach, które akurat tutaj badaliśmy, ma być ten rozkład cechy normalnym. My oczywiście tylko pobieramy próbkę z tego rozkładu. Żaden tam rozkład 10 punktów nigdy nie jest normalny. To jest próbka pobierana w założeniu z rozkładu normalnego. No i że te rozkłady normalne oczywiście mogą mieć przesunięte średnie między sobą, no, bo te różnice, te kontrasty między średnimi badamy, ale one powinny mieć tę samą wariancję, czyli to jest taki odpowiednik, ta analiza wariancji testu, t studenta, gdzie mamy to silne założenie, że wariancje są sobie równe. No i teraz wiele osób podchodzi do tego w taki sposób, że. No, oczywiście, to pierwsze założenie, no to trzeba, trzeba spojrzeć na plan badania, czy tam nie było żadnych obciążeń, ale te dwa założenia normalności i y, jednorodności wariancji, y, no to one są często formalnie testowane. Za pomocą czego? Na przykład testu Shapiro Wilka bada się normalność rozkładu, z którego była brana próba, no i y, testem na przykład Bartleta bada się, czy y, y, jest jednorodna wariancja między tymi trzema y, grupami. No, i teraz testy mają to do siebie, że są testami, czyli testy zwracają P wartości. No, a te P wartości tyczą się często hipotez, które są hipotezami absurdalnymi. No i ja nie jestem zwolennikiem tego, żeby testować normalność, testować jednorodność wariancji, no bo to do niczego dobrego nas nie prowadzi. Bo jak będziemy sobie odpowiednio długo testować, będziemy mieli odpowiednio tutaj duże próbki no to my praktycznie odrzucimy każdą hipotezę zerową o tym, że rozkład w danej populacji jest normalny albo o tym, że między populacjami zachodzi równość wariancji. No czemu? No bo te hipotezy są absurdalne, tak jak ta hipoteza o równości średnich. Czemu? No bo spójrzmy na przykład wzrost jako taki klasyczny przykład cechy o rozkładzie normalnym. No i ten wzrost Gdybyśmy do tego przyłożyli krzywą normalną, krzywą Gaussa, krzywą dzwonową i tak dokładnie go wymodelowali, no to on musiałby mieć gęstość, prawdopodobieństwo rozciągnięte od jakiejś tam, raz mniejsza, zwiększa większa, od minus nieskończoności do plus nieskończoności. No tak być nie może, no nie ma ujemnych wzrostów, tak? Wzrost jest liczbą rzeczywistą, dodatnią, to jeszcze w jakimś tam zakresie zawarto. No więc. To nie jest tak, że w przyrodzie ten, ten rozkład normalny jest taki idealny i matematyczny, a te narzędzia takie hipotezy zerowe zakładają. No więc, my, mając odpowiednio dużo danych, tak naprawdę, my te, te hipotezy będziemy odrzucać jedna za drugą no i się zastanawiać, co dalej tam zrobić, pójść w statystyki nieparametryczne. Nie, nie o to tutaj chodzi. My tak naprawdę, myśląc o tych założeniach, o normalności rozkładu, z którego pobieramy próbę i jednorodności wariancji między tymi rozkładami, no to my tak naprawdę się zastanawiamy nad tym, czy te odstępstwa od tych założeń są duże, czy są. Małe, my to bardziej chcemy zbadać ilościowo, bo jak one są małe, no to mówimy: OK, nasza metoda myli się niewiele. To często są pomyłki gdzieś tam na którymś miejscu po przecinku. No i teraz, jeżeli gdzieś tam na piątym miejscu nam wychodzi jakiś błąd, na przykład, a nasza waga mierzy do dwóch miejsc po przecinku, no to przepraszam, no co to jest za błąd? No to na takie błędy my się oczywiście zgadzamy, no bo one w ogóle nie mają żadnego przełożenia na praktykę. No więc, co w takim razie zrobić? Powiedziałam, że nie jestem zwolennikiem testu dusza Pirowilka nie jestem zwolennikiem testu Bartleta, więc ja Wam tych testów po prostu nie pokażę, e, jak je wykonać w Oczywiście tutaj siedzą, ale one do niczego dobrego nie prowadzą. Ja Was zachęcam do czegoś innego, do spojrzenia na tak zwane wykresy diagnostyczne, zobaczenie na to, w jaki sposób dopasowane są e, tutaj, czy model jest dopasowany do naszych danych. No i coś takiego jest bardzo prosto w Ero osiągnąć za pomocą funkcji po prostu PLOT, Czyli naprawdę to nie jest rzecz skomplikowana technicznie. Ja tylko jeden taki zabieg chytry zrobię. To znaczy, już nie chcę w tym odcinku w ogóle się tutaj dotłumaczyć, no, co, co tutaj się dzieje w tej konkretnej linii kodu. Ja tylko krótko powiem, że ta linia kodu powoduje to, że dostanę w okienku graficznym poniżej nie jeden wykres, tylko cztery naraz. Wykonuję komendę plot model, no i otrzymuję coś takiego. No, troszkę trudno będzie nam patrzeć w takim małym okienku, więc ja tutaj w menu view, paints zamienię trochę układ, dam konsolę po stronie lewej. Tutaj gdzieś mi uciekły ploty, tutaj są ploty, je tutaj zminimalizuję, tutaj dam wyżej. Konsole. W na razie widzimy skrypt. Mogę tę konsolę też jeszcze wyczyścić. Może nam się do czegoś ona jeszcze przyda. No dobrze, zostały wydrukowane na ekran, czy wykreślone na ekranie, cztery wykresy diagnostyczne. No i teraz o co w nich wszystkich chodzi? Pierwszy z tych wykresów, czyli residuals versus fitted. Co to są residuals? Residuals to są reszty, czyli to są. Wartości odchylań poszczególnych obserwacji od średnich grupowych, a co są fitted? Fitted to są dopasowane wartości modelu, no w tym przypadku to są po prostu średnie grupowe. No jak to sprawdzić? Bardzo prosto, możemy sobie wrócić do funkcji aggregate, czy wrócić kilka kroków wcześniej. Wyliczamy za pomocą funkcji aggregate średnią suchą masę w przekroju grup. No i się okazuje, że zobaczcie, pierwsza wartość tutaj na osi odciętych to jest tam poniżej 4,8, to jest dokładnie 4,6,6 i to jest związane z pierwszą próbą badawczą. Potem mamy wartość niewiele większą niż 5 i to jest średnia z grupy kontrolnej. No i potem mamy średnią taką powyżej 5,5 i to jest wartość z grupy badawczej drugiej. No i teraz. Możemy powiedzieć sobie, że fitted values na tej osi x to są po prostu wartości średnie w grupach, a to, co się dzieje tutaj na osi y, residuals, to są odchylenia od wartości. Średnich. No, czyli są jakieś tam obserwacje, które leżą bardzo blisko średniej, no i są jakieś tam obserwacje, które leżą, zobaczcie, dosyć daleko od średniej. No, my sobie to oczywiście możemy e, takie obserwacje m, znaleźć w naszej ramce danych. No, zobaczcie, że tutaj mamy na przykład 15, 17, mamy 4. To są takie obserwacje, które zostały przez R zidentyfikowane jako takie, które dosyć daleko leżą od wartości średniej i mogą mieć jakiś wpływ na analizę. E, Mogą gdzieś tam nam powodować, że to są, e, że będziemy mieli odstępstwo od tych założeń normalności, na przykład rozkładu. Zobaczcie, że one są podświetlane na wszystkich wykresach, o których zaraz powiem. To mam 14, 15, 17. Tutaj też one są, tutaj też się znajdują. To może warto na nie po prostu popatrzeć. No i teraz e, możemy sobie zajrzeć do naszej ramki danych, czyli plant growth. Land growth. No i teraz wyfiltrować po prostu wiersze. Które wiersze? No po prostu wiersz czwarty, wiersz piętnasty, wiersz siedemnasty. No i oczywiście wszystkie chcemy do tego nasze kolumny, tak? Czyli przecinek. I zamykamy nawias kwadratowy. No i co my tutaj otrzymamy? 4, 15 i 17 wiersz. No to zobaczcie, mamy odchylenie, dosyć dużą wartość 6, 11 w grupie kontrolnej. I to jest tutaj ta czwóreczka, ta czwarta obserwacja. Możemy sobie to zmierzyć oczywiście, czyli sobie przepiszemy 6,11 minus średnia grupowa. Średnia grupowa w tym przypadku to jest 5,032. No, i to wychodzi wartość w okolicy jedności, no i dlatego tutaj mamy tutaj średnią, czyli to jest to 5,032. No, i tutaj jest odchylenie do od wartości średniej, to jest około 1. No, podobnie możemy zrobić w przypadku kolejnych dwóch wartości. No, możecie sobie przećwiczyć sami. Czyli widzicie, skąd się bierze ten wykres. Czyli mamy tutaj wartości średnie w poszczególnych grupach, no i mamy na osi y, na osi rzędnych odchylenia. No i teraz do czego nam ten wykres diagnostyczny jest potrzebny? No już tutaj możemy na szybko sobie ocenić, czy te punkty są w tej samej skali rozproszone wokół wartości średniej. No bo możemy sobie od razu zobaczyć tu, że ten rozrzut jest większy niż ten. Tutaj te punkty są bardziej skoncentrowane, no więc to może nam jakoś wpływać na przykład na założenie o jednorodności wariancji. Wygląda na to, że ta wariancja tutaj jest równa, znaczy jest większa od tej wariancji niż tutaj. No próbkowa wariancja, tak? No wiadomo, że w populacjach, z których próbkowaliśmy, to tak naprawdę nie wiadomo jak to jest, no ale nie wygląda na to, żeby to były jakieś kosmiczne różnice, no więc jest tutaj wszystko. Wydaje mi się, że OK. Kolejny wykres to jest wykres, gdzie kwantyle są zderzone ze standaryzowanymi resztami. No o co chodzi z tą standaryzacją? No zobaczcie, policzyliśmy tutaj jedną resztę dla e, tej czwartej e, tutaj obserwacji w naszej ramce danych. No i to jest też czwarta obserwacja w tej grupie kontrolnej, bo ta grupa kontrolna wchodzi jako pierwsza. No i teraz co to znaczy standaryzacja? Standaryzacja to znaczy wy Podanie nie w tych jednostkach takich bezwzględnych, w gramach, jak to no. Po prostu w tej tabeli się znajduje, tylko w liczbie odchyleń standardowych od średniej. No skąd wziąć to odchylenie standardowe, jak dokonać standaryzacji, no bo musimy teraz przez odchylenie standardowe podzielić tę wartość odchylenia. No, musimy wrócić do tabeli analizy wariancji, no i dlatego powiedziałem, że ta tabela to nam się tak naprawdę przyda. Czy to będzie od Model. Proszę. No i tutaj mamy wyliczoną wewnątrz grupową wariancję. No, wiemy dobrze, że odchylenie standardowe to jest pierwiastek kwadratowy z tej wariancji. No więc jeżeli sobie teraz 1, 0, 7, 8 podzielimy na co? Podzielimy na pierwiastek kwadratowy SQRT właśnie z tej wartości 0, 3, 886, no ja tutaj jakieś wiadomo, mam zaokrąglenia do czwartego miejsca po przecinku. No to otrzymam tutaj wartość 1, 7, 2, czyli tutaj mówimy, że. Yy, Odchylona od wartości średniej jest e, ta czwarta obserwacja o 1 gram, praktywie 1,1 grama, ale to się równa odchyleniu o 1 e, i prawie 3 odchylenia standardowego. No stąd tutaj e, ta wartość czwarta, jeżeli mamy Standardized Residuals, to ona się znajduje tutaj nie na wysokości troszkę powyżej 1, tylko ona się znajduje bliżej dwójki, no bo to jest e, no, z jakimś tam przybliżeniem e, mniej więcej 1,3 3. Czwarte. No i teraz te standaryzowane reszty. Powinny być zgodne z teoretycznymi kwantylami rozkładu normalnego standardowego. No i teraz jeżeli one są zgodne, to znaczy, że te wszystkie punkty powinny się współliniowo układać na tej przekątnej, która tu została wyrysowana. Jest to po prostu przekątna 1 do 1, czyli tutaj ona przechodzi przez punkt 0, 0, przechodzi przez punkt 1, 1, przechodzi przez punkt minus 1, minus 1. Więc jest to taka przekątna, no zupełnie tak symetrycznie idąca na uko pod kątem 45. 5 stopni. No i teraz jeżeli rozkład naszych reszt, czyli to jak one są rozproszone wokół wartości średniej jest zbliżony do rozkładu normalnego, no to te punkty powinny się układać współliniowo. No widzimy tutaj, że ta czwarta, piętnasta i siedemnasta gdzieś tam bardziej odstają niż cała reszta, więc one może są jakoś tam problematyczne, może warto byłoby je z analizy usunąć, bo one gdzieś tam zaburzają tę, to założenie o normalności, ale to też nie są zaburzenia duże. Ja tutaj Wam pokazuję na ekranie Teraz z Wikipedii dwa przykłady tutaj takiego zestawienia kwantyli wyliczonych z jakiegoś rozkładu empirycznego i w zestawienie z kwantylami teoretycznymi. I po lewej stronie widzicie tutaj, jak wygląda wzorzec, kiedy rozkład wykładniczy zupełnie inny od normalnego nie pasuje, właśnie. A jak próbka z rozkładu normalnego ładnie tutaj pasuje do tej. Prostej do tej przekątnej, i wszystko jest OK. Także tutaj optycznie można ocenić, na ile te odstępstwa od rozkładu normalnego są istotne, czy ważne, może tak powinienem powiedzieć, bo istotne, od razu się okaże z istotnym statystycznie, a to zupełnie nie o to tutaj chodzi. Kolejny wykres jest bardzo podobny do tego, co jest na tym wykresie pierwszym, to znaczy, na osi odciętych mamy znowu średnie z. Poszczególnych prób. Ale na osi Y mamy przekształcenie, czyli tutaj nie są po prostu reszty, to są wystandaryzowane reszty, czyli dochło, szło do tego o czym mówiliśmy tutaj, czyli wyrażone w liczbie odchyleń standardowych od średniej, poza tym jest wzięte z tego moduł, czyli to są liczby dodatnie i potem powzięty pierwiastek, no o co chodzi? Chodzi o to, że ta skala teraz zaczyna się od zera, no i ona gdzieś tam przybuje do góry, czyli to są zawsze liczby dodatnie w wynik takiego przekształcenia, no i teraz im większa jest wariancja w danej próbie, no tym będą wyżej znajdowane dawały się te punkty. No i teraz niedobrze będzie, jeżeli wariancja jest funkcją wartości średniej. No często tak jest. No zobaczcie, że jeżeli sobie pomierzymy na przykład myszy, wrzucimy je na wagę, no to ich wariancja będzie pewnie mniejsza niż wariancja słoni, które zmierzymy, tak? Czyli wariancja skaluje się razem z wielkością mierzoną. No i tutaj to nie jest dobrze, jeżeli tak się dzieje w analizie wariancji. One powinny być w miarę wyrównane, nie idealnie, ale nie powinniśmy tutaj widzieć jakiegoś oczywistego trendu. No i tutaj ta kreska nam troszkę tak opada na dół, ale to, to nie jest jakiś dramat. No więc ym, być może, jakbyśmy odrzucili tą czwartą, piętnastą, siedemnastą obserwację, no to nie dość, że poprawiłoby nam się założenie normalności, to jeszcze poprawiłoby nam się tutaj założenie o jednorodności wariancji, ale. Nie popadajmy w panikę, to, to nie są duże tutaj odstępstwa, to, to jak widzieliście na tym przykładzie z wykresem kwantyli rozkład wykładniczy, rozkład normalny, jak to wygląda, no to, to, to nie chodzi o to, żeby wszystko było idealnie, chodzi o to, żeby to nie było wyraźnych odstępstw. Ostatni wykres to jest tak naprawdę... Hmm, no w pewnym sensie powiązanie poprzednich wykresów, to znaczy tutaj mamy wystandaryzowane reszty. Zobaczcie, że po standaryzacji no to optycznie wygląda to tak samo jak na tym pierwszym obrazku. Dlaczego? No dlatego, że tutaj oś Y została po prostu przeskalowana przez stałą. Ta stała jest równa pierwiastkowi kwadratowemu z tej oszacowanej wariancji. No i to, to jest tyle. Czyli tutaj odległości między tymi punktami no, wyglądają tak samo, tylko tyle, że skala jest inna. Może proporcje między tymi odległościami, tak powinienem powiedzieć. A tutaj zostały uporządkowane po kolei nie względem wartości średniej te grupy, tylko po prostu względem tych kodów, tak? Najpierw kontrola, potem pierwsza próba badawcza, potem druga próba badawcza, no i to daje nam troszeczkę inny obraz. Także można powiedzieć krótko, że. Odstępstwa od rozkładu normalnego badamy za pomocą tego tutaj w górnym prawym rogu wykresu, który zderza nam kwantyle teoretyczne z tymi standaryzowanymi resztami, a jednorodność wariancji no i po części do założenia normalności możemy sobie zbadać na podstawie tych trzech pozostałych wykresów, które Wam pokazałem. To wszystko na temat założeń. Mam nadzieję, że rzuciłem Wam trochę więcej światła na analizę wariancji, że po tym odcinku wiecie już trochę więcej. Zapraszam Was do śledzenia mojego kanału. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze się dowiedzieć. Jak będziecie mieli więcej pytań, to ja je zbierę w jeden odcinek typu question and answers. Jeżeli macie jakieś konkretne dane, które chcielibyście zanalizować, to może zrobię jakiś taki tutorial na danych realnych kogoś z Was, jakiegoś z użytkowników. Kolejny odcinek mam zaplanowany o regresji liniowej, ale to może trochę mi z tym dłużej zejść, bo jeszcze nie mam konkretnych danych, konkretnych formuł, które chciałbym wam pokazać. Muszę jeszcze chwilę nad tym pomyśleć, także chwilę cierpliwości. No i cóż to, no, mam nadzieję, że widzimy się niebawem. Cześć!